ale bym się wyczastu! Poślizgnąłem się na progu! Aż przyszła tu do niego teraz. Zobacz, a ta co robisz? Nie chcesz, żeby ona tu była, czy co? No dali, załapiecie się, czy nie? Bo kury już, widzę, tutaj rozpracowują. Patrz, faflot zazdrosny. Mogłeś się wcześniej decydować. Kury też są mięsożerne. Dobra, świniury, ino powoli, żebyście mnie nie pogryzły, bo ja widzę, jesteście ostro nachalne. Świnka Marcelinka. Dobra, ino pomału. Świnia mnie gryzie po kolanie. Ludzie, kochani, trzymajcie mnie. Słuchajcie, tutaj jest wszystko z tyłu tak jak na normalnej pocztówce. Będzie znaczek, wypisane, wszystko, nawet jeszcze możemy kopyto Jarusia zamoczyć w błocie, jeżeli ktoś by sobie życzył, i po prostu z tyłu odciśniemy. Będzie autograf od Jarusia. Myszka, ale znowu jest błoto, nie? Witamy naszych widzów, znowu wy w takim ponurym, mokrym, błocistym poranku. Patrz, jak ja zacząłem tym głosem gadać, widzisz, jak się od razu świnie odzywają? Słuchajcie, korytko tutaj to drewniane wziąłem na błek. Tam je próbowałem tak od środka trochę wymyć, bo trochę błociska tam było. No a i przy okazji jakieś te kurze jednostki, ci kurzy uciekinierzy dziobały sobie tutaj po prostu te młode pędy, te kiełki, a świnie oszalały w międzyczasie, tak? No, fajno. Słuchajcie, świniaki, idę po to korytko i już was tutaj wpuszczam. Nie dziobią te kury tych kiełków. Nie wiem, jakieś w strachu są chyba, że te świnie tak piszczą, tak kwiczą, bo to wręcz normalnie świński kwik. Dobra, także daję to koryto tutaj z powrotem, moi drodzy, ale zmieniamy na chwilę miejscówę, bo ja idę dać pieskom wczoraj obiecane po prostu smaczki, jakieś skórki z boczku. Ej, sąsiedzi pomyślą, że tu jest świniobicie. Masakra. Dobra, słuchajcie, albo nie będziemy tych piesków już tam wołać do przodu, tam do ich tych misek, gdzie mają tą swoją siedzibę i noclegownię, bo niekiedy śpią tam z tyłu, a niekiedy tutaj, wiecie. Najlepiej jakby jeden był tu, drugi tam, ale to są siostry, ja nie chciałbym je rozdzielać, kurczę. Słuchajcie, takie mam smaczki. Tutaj są takie skórki z boczku. Patrzcie, ile tu szczyku, jakieś karkówki i tutaj jeszcze nie wiadomo co, jakieś mięso mielone, co to tutaj jest? Także tą tackę smaczków dajemy tym pieskom, gdzie im to dać? No tutaj do tego korytka im to damy i one jakoś na pewno sobie to rozkradną i polecą w swoje strony. No dali, załapiecie się czy nie, bo kury już widzę tutaj rozpracowują, patrz, faflot zazdrosny. Mogłeś się wcześniej decydować, kury też są mięsożerne, a świnie jak się drą. Gucio nawet tutaj przyszedł. Zobacz, kuś, one też chcą wieprzowinki. No, wy się nie przejmujecie, nie, że to wasze siostry i bracia, nie, przerobieni na jedzenie. Dobra, naprawdę, no zobacz, Gucio nawet boczki ciągnie. Ludzie kochani, ale się te świnie drą, ja nie mogę. Słuchajcie, no idę naprawdę tą tackę. Kurde, faflot, nie lotaj, bo mnie kura opryskała. Ale tu jest wariatkowo, ci ludzie przed telewizorami, jak to teraz oglądają, tu oni chyba uszy muszą pozatykać. Patrzcie, co Gucio robi. On normalnie wciąga tą skórę z boczku niczym makaron spaghetti. O, patrz, scena niczym zakochanego kundla. Ale piesek ze świnką tym razem je na współkę i co? W środku drogi, jakbyście się spotkali, to byście sobie buziaka dali, tak? Jak w tej bajce? No, ciekawe. No, niezła symbioza, świńsko-psia. Dobra. Ale myszka przejęła inicjatywę. Gucio zazdrosny. Czekaj, jemu trzeba dać tutaj chociaż kawałek tej karkóweczki. Masz, no tutaj. Nie chcesz z tej ludzkiej ręki? To ci tam rzucę. A nie, faflot zostawił też. Ludzie, dobra. Idę, słuchajcie, z tą tacką. Pieski, no muszą niestety oddelegować się na chwilę stąd, bo ja nie mogę wytrzymać z tym świńskim kwikiem. Faflot, chodź, gdzie ty jesteś? Pod nogami się wałęsasz? Chodź do tutaj. Chodź, masz. Tutaj przy tej furtce będziecie wyjadać. Maciuś, nie chcą przyjść te czorty, wiesz? One wolą ze świniami w błocie wyżerać. Tomasz, tu będzie dla ciebie. No, rozporządzaj. Maciuś jest w ogóle jakiś pogryziony, z tyłu ma lekko pogryzioną nogę. Łazi tutaj chyba jakiś inny kocur i próbuje przejąć
No Maciusiowe podwórko, terytorium po prostu jego, a Maciuś nie pozwala na to. Dobra, słuchajcie, bo te świniury za chwilę płoty roztrzasną, chociaż tak je dobrze zrobiłem, że wydaje mi się, że są niezniszczalne póki co. No, dobra, słuchajcie, jedno wiadereczko takich stołówkowych przysmaków. Świgamy to tutaj, a co, pieski jeszcze nie najedzone, widzę, tak? A to ma być dla świń jedzenie. Wy już swoje dostałyście i rano suchą karmę i teraz deser, nie? W postaci tych boczków. I słuchajcie, świgam tutaj jedno wiaderko żyta. O kurde, aż mi się wysypało to. Kuraki za chwilę to wszystko przerobią. Dobra, i wypuszczamy to chrumkające towarzystwo i robimy im świńską wyżerkę. Ej, jak ja jeździłem do wuja Edzia na wakacje, to świnie, ale wielkie maciory to były w chlewach. Tak się darły, jak wyczuły, że wuja idzie tam z jakimiś smaczkami dla nich. A wy takie małe też się tak grzecie? Dobra, tylko bez Adasia. Chyba, że pod nadzorem gospodarza. No, Ali, Marysia zostajesz. Marysia zostajesz tu. Kurde, widzicie? Dobra, kozy muszę przegnać. A w międzyczasie świnki tam pryskają. No i świnka Lucynka jeszcze. Dobra, kozia ekipa zostaje. Wy za chwilę będziecie mieć swoją wyżerkę. Okej, pokazywać. Dobra, patrzcie, jaka cisza od razu. Świnki już zadowolone, no. Przysypałem wam te smaczki tym żytkiem, ani nie widać za bardzo, nie? Że pod spodem coś jest. Dobra, kury wam towarzyszą. Fajno, gdzieś ta spryciula, ta szara i ta ruda śpią nie wiadomo gdzie. Dobra, świnka Lucynka pokazuje, co wyżera. Ciężko stwierdzić, to wszystko jakieś takie pobeblane, nie? No dobra, a tutaj jakieś buraczki, kukurydza, serka jakiegoś trochę. Dobra, i zaś jakaś kura przyszła tam, jakaś ciemna łazi z tym karzełkiem łapciatym. Te karzełki łapciate, słuchajcie, ja specjalnie wypuściłem. Niektórzy z was się pytają, czemu tu łażą te karzełki łapciate. Wypuściłem je z tej woliery z myślą o tym, że będą chodzić spać z kurami tam. Do tego kurniczka drewnianego i co po niektórzy? Wchodzą tam. A niektórzy po prostu śpią gdzieś, kurde, w koziarni, wiecie? Tak mi się wydaje. Albo gdzieś na drzewach, tutaj w tej trzmielinie na przykład. Dobra, pokazujemy. Ej, świnki, rozpędzajcie się, bo wy jak zwykle macie takie lazy flow, nie? Że kury się nie cierpliwią. Gęsi, kaczki też, to wszystko czeka na swoją kolej. Daję wam tutaj 10 minut powiedzmy i robicie wylot stąd. Myślę, że w 10 minut te brzuchy zapchacie w zupełności. Adaś, chyba jesteś trochę pogniewany na mnie, co? Tak, żeś tu zawsze przychodził, a teraz gospodarz drzewek nasadził. No i jest kaszanka. A dzisiaj jeszcze będę drzewka sadził, słuchajcie. I pójdę na ogródek i tam będzie trzeba pozbierać trochę pomidorów i ogórków. No i przede wszystkim was też dzisiaj będę wypuszczał. Wiecie, zanim wypuszczę towarzystwo po prostu kurzo, gęsio i kacze, nie? To wypuszczę was i też sobie trochę tutaj pojecie tych różnych smaczków, bo w tej klatce jesteście już chyba 3 dni. I widzę, że wam się to wszystko tutaj nie uśmiecha. Ale to jest wszystko dla waszego dobra, żeby wam się krzywda nie stała. No takie małe osobniki, kurcze, nie mogą chodzić, bo zaraz to świnia zeźre albo pies. Myszka i muszka też niekiedy mają, słuchajcie, różne odpały. Dobra, wy tu jak zwykle macie wszystko wybeblane. Wodę, nie wodę, paszę. Dobra, zaraz przyjdziemy. No świńska rodzino, tymczasem pokazujemy, co wy tutaj robicie. Wszystko sobie wymerdałyście, widzę, nie? Te ziarenka po prostu z tymi tutaj zlewkami, można by powiedzieć, bo dzisiaj takie bardziej zlewki. Wszystko naraz było śwignięte do wiadra, nie? Nawet widzę jakieś plasterki z pomarańczy, ale świeżutkie to jest, nieśmierdzące, nieskisłe. Ja codziennie jadę, słuchajcie, i biorę. Ile jest, tyle biorę. Niekiedy jest pół wiaderka, bo biorę z innego miejsca, z takiego, w którym jest o wiele mniej tych resztek, a to stare nasze sprawdzone miejsce wraca do życia dopiero za kilka dni. Faflot, nie? Także jakoś w tej biedzie delikatnej, można by powiedzieć, funkcjonujemy, ale nikt głodny nie chodzi. Albo moi drodzy, zróbmy tak, że te świnki niech zjedzą sobie w spokoju, ja im dam jeszcze 15 minut, no dobra, niech im będzie, niech w spokoju sobie jedzą, żeby z gagi nie dostały te świńskie ryjki. Słuchajcie, a ja w tym czasie biorę się za robotę na tym podwórku, tutaj mam trochę balotów, słomy i ogólnie jeden wielki bałagan i trzeba tam ogarnąć. Puszczamy muzyczkę i biorę się za robotę. Let's go! We'll be right back.
Słuchajcie, to podwórko mielibyśmy doprowadzone, myślę, że w miarę do stanu normalności. Tylko ta sianokiszonka jeszcze tutaj została. No póki co ona chyba tutaj będzie, albo na dniach jakoś będzie trzeba po prostu skarmić tym kozy. Baloty wszystkie zniknęły, tak jak widzieliście. Tutaj mam taki myk, że sobie jedno przęsło od płotu otwieram i tam je wykulałem. Słuchajcie, tam pod tymi sosnami. Jaruś jest w ogóle za tym takim zbrojeniem wokół dębu. Ten dąb i tak zeżarły, ale Jaruś tam jest do takiej rury metalowej przywiązany. Słuchajcie, za karę na smyczy, bo jak ja tu dzisiaj rano przyszedłem, to Adaś był w takim szoku, że nie wiedział, gdzie się podziać. Słuchajcie, Jaruś, Franuś i ten kolega. Cłoniec tutaj, karę ma chwilowo. Jak ty masz na imię? Czaruś, nie? No to Jaruś, Czaruś i Franuś gonili, słuchajcie, tą białą Matyldę bezrożną. Ona nie wiem, czy nie ma rui czasami. No i chciały te diobo ją dopaść. A że pogoda jest, jaka jest, to ta nasza Malwinka jest cała brudna. Później będzie trzeba w perwolu chyba wyprać, wiesz? A gdzie jest ten Franek? Patrzcie, Franka. On przemyka pod paśnikiem. Raz tu, raz tam, ale chcę wam go pokazać, jaki on jest brudny. Zobacz! Teraz żeś się trochę uspokoił, aż żałuję, że wcześniej tego nie nagrywałem. Minę miałeś, jakbyś z piekła uciekł. Za chwilę, chłopcze kochany, też spuścimy, bo widzę już dookoła, żeś się odkręcił, żebyś się nie udusił. Na razie jeszcze trochę luzu masz, nie? Ale odkręć ten łeb. Na dupę klapsa dostaniesz. Zobacz. Żeście jak taki upiór. Patrzcie tych, patrz, świnki nawet tu przybiegły. Kurde, i tego się obawiałem, że na te maloty będzie mi koza skakać i będzie obżerać te drzewka. Ja nie chcę mieć tych drzewek obżartych. O nie, tak nie będzie, że ty tu będziesz drzewa obżerać. Te baloty, idź mi stąd. Te baloty będą przestawione, słuchajcie, wzdłuż tej posadzki. Patrz, znowu czmychła do góry. Ja za chwilę, słuchajcie, idę tylko kury wypuścić. Nagramy tam chwilę z kurami. Monte Mały też tu łazi. Ja naprawdę będę te baloty przestawiał. No szkoda, bo tutaj jest fajne miejsce dla nich. Tutaj je usadowię, bo ja chcę mieć drzewa, wiecie. Ja te drzewa sadziłem, jak byłem mały. I biada, że mi jakaś koza niewdzięcznica te drzewa zeźre. Drzewka, słuchajcie, póki co rosną. Nie obżarło ich nic. A jeżeli ich przez noc nic nie obżarło od wczoraj, no to słuchajcie, jest nadzieja, że jeżeli nikt tutaj się nie zakręci i furtki nie zamknie, no to nic tych drzewek nie obeźre. Oby tak było. Dobra, ja się biorę za robotę. Słuchajcie, wypuszczę te małe kaczuszki, naleję im do baseniku tylko wody. Uzupełnimy im trochę to korytko, chociaż zostało tu dużo towaru i za chwilę wypuszczamy i zobaczymy, jak te kaczuszki nasze będą zajadać. Tutaj im, słuchajcie, robię takie kąpielisko, wiecie? W tej skrzynce to jest takie denko od czerwonej, zwykłej plastikowej skrzynki, ucięte bożką. No i dobra, słuchajcie, ja wypuszczę wszystkie te kaczuszki, a później te najmniejsze złapię i do takiego odchowalnika, tam do tego blaszanego kurniczka was po prostu wypuszczę, bo tutaj mi się wydaje, że jest trochę za zimno wam, bo noce są naprawdę zimne. No, powoli, nie będziecie zjedzone, nie bójcie się o to. Czekaj, no, ta jeszcze bialutka. Kilka kaczek tutaj jest, kilka gąsek. O! Patrzcie, jaka gąska. Gąska garbonosa. Dzisiaj w ogóle ma ktoś przyjechać po gęsi, te córki gąski Gosi, te jej klony. Dobra, te małe kaczuchy, ale to ma spida. Dobra, lećcie tam. Już na innych kamerach na pewno widzicie, że one się kumulują przy jedzeniu. Dobra, i te dwa osobniki. Ten, kurde, jakiegoś helikoptera dostał. Czekaj, uspokój się, bo on jest w szoku, wiecie. Dobra, poszły kaczki do wyżeraczki. Adaś, widziałeś to? Poleciały od razu do poidła i do wyżerki. Czekaj, ja się tutaj ulokuję i ja bym chciał jakoś to pokazać, co ich ciekawi najbardziej. Patrz, gąska już po kostki w błocie. Tutaj kaczuszka coś porwała z korytka. O kurde, a reszta tutaj przy tym wodopoju. Gdzieś biegną, słuchajcie, w swoje kąty te kaczuchy. One te tereny znają, bo nieraz już tutaj łaziły. Ale ja się tak, wiecie, zastanowiłem, pukając się w głowę, że przecież tym kaczkom może się małym coś tutaj stać. Także wypuszczę je na chwilę. Może nie na chwilę, jeszcze inaczej wam powiem.
Słuchajcie, te kaczki mogą sobie tutaj biegać, bo tutaj jest blokada zrobiona, że świnie tutaj nie wejdą. Piesków tutaj nie wpuszczę, bo akurat poleciały do przodu, chwilę tam ktoś je zawołał. Także świń i piesków tutaj nie wpuszczę i nie ma praktycznie potencjalnego zagrożenia dla tych małych kaczek. Też jest taka jedna kaczka w kurniku, tam z kurami siedzi, która jest jeszcze nie wypuszczona. I ta kaczka myśli po prostu, że to są jej dzieci i ona się nimi opiekuje, wiecie? Nagania je, oprowadza, także dobra. One tutaj jeszcze często przychodzą, widzicie? Bo tu jest taki stary baniak z wodą, tam pod tą trzmieliną. I one tu przyłażą, ale lecą jedna za drugą. Dobra, ja to muszę zblokować, żeby pieski nie wbiegły. Faflot już tutaj stoi, widzicie go? Dobra, ale tu jest tego towarzystwa. Dzisiaj będziecie wypuszczeni trochę tam do tyłu, żeby rozprostować skrzydła, chociaż tutaj i tak macie gdzie biegać, bo tu jest jedno podwórko, dookoła woliery możecie kręcić, a i tam jeszcze hen do przodu macie przecież. To się tylko tak wydaje może optycznie, że te kury, że te ptaki wszystkie są zmuszone do przebywania tylko i wyłącznie tutaj. Furtkę już macie otwartą, nie żebym wam sugerował, ale może za wcześnie to zrobiłem, bo przecież wyżerka trwa. Kurde, człowiek to też niekiedy nie pomyśli. Dobra, napchają te dubska. O, patrzcie jak tam gęsiego podążają. Czekaj, bardziej chciałbym się na tych gęsiach skupić. Czemu one się rozdzieliły? Jedna trójka tutaj, pozostałe gdzieś tam polazły. Teraz się będą nawoływać. No, mniejszość do większości pójdzie, tak? Dobra, czekaj, one chyba idą tędy, bo słyszą tamte młode podrostki. Będą mnie tutaj wychowywać, czy o co tu chodzi? No, no chyba tak. Patrzcie jak te maluchy tu biegają, kurde, przy tym bajorze, przy tym, nie że bajorze, przy tym zbiorniku starym. Tutaj zawsze robiła się taka kałuża i im się to kojarzy, że tam można popływać. Dobra. Dobra, słuchajcie, ja muszę zrobić jeszcze delikatną podsypkę tutaj do tego korytka. No widzicie, dzisiaj znowu błocisko, dlatego ptaki będą wypuszczone za chwilę tam do koźlaków. Bo słuchajcie, tam nie ma takiego błota. Tam ziemia lepiej po prostu wsysa wodę, wchłania wodę. Kto trzyma ptaki i kury, ten wie na pewno, że tam gdzie kury chodzą, kaczki, gęsi, to wiecie, one i tam bombią, nie? I uklepią tą ziemię i ta ziemia jest taka zbita. Ona nie ma takiej tendencji do wchłaniania wody. Dobra, tutaj jeszcze poidło wam trzeba ulokować. Już widzę, jak te kaczki będą tu beblać w tym błocie. Albo czekaj, tutaj to damy. O! Dobra, elegancko. Jeszcze jedna, słuchajcie, nabierka dla karzełków łapciatych. Okej. To będzie szybka akcja, słuchajcie, i lecimy z wyżerką do kóz, bo mam bardzo dużo takich obierek różnych. Od warzyw, od owoców chyba też nawet. O, o kurde! Ale bym się wyczastuł, poślizgnąłem się na progu. Dobra, tutaj na to denko od beczki, bardzo proszę wyżerać. No, gołębie też, nie ociągać się, która to jest matka, a które to dzieciaki. Ta jest matka brązowa. Łejciec siedzi w środku. O kurde, dobra, bez paniki. Dobra, tutaj kumulacja. Tu kumulacja, gdzie Jorzem się prawie na pysk wyczasnął. Dobra, słuchajcie, one sobie tutaj doskonale poradzą. Później standardowo przyjdziemy tutaj jeszcze z zieleniną. O, ta kaczka, słuchajcie, to jest przybrana matka tych kaczątek i tych gąsek. Ta oto tutaj. No, dzisiaj miał po was przyjechać klient. Słuchajcie, gąska Gosia ma same córki, moim zdaniem. To jest według mnie gąska, no wszystkie, słuchajcie, mi się wydaje, nie? Patrzcie, ta najwyższa to jest gąska Gosia, to jest w ogóle gąsior, nie? Bo ja kiedyś myślałem, że to jest gąska i tak dostała gąska Gosia i tak zostało. Tak samo jak ten knurek Jurek, to jest loszka. Ludzie, czy wy to wszystko jeszcze rozumiecie, czy się pogubiliście w tym? Bynajmniej wydaje mi się, że wszystkie te gęsi to są gąski, to są dziewczyny. No i dzisiaj ma przyjechać klient i chyba tam kilka chce odkupić. Może się zrobi trochę spokojniej i w tej cenie może kupimy jakąś owieczkę kameruńską albo coś i tam wpuścimy kurde do tyłu. Zobaczymy! Tymczasem, moi drodzy, lecę po wyżerkę dla kóz i pojawiam się tam z tyłu. Też te baloty będzie trzeba za chwilę przekulać, bo przecież ta dzika koza, rogata antylopa wyżre mi całe drzewo. Let's go! Widzicie? To są właśnie kozy. Zobacz teraz tą Matyldę, jak ona się patrzy, normalnie rozciągnąć, żeby dosięgnąć do tej choinki. Trochę dosięgniesz, już nie będę tego przestawiał, nie? Trochę możesz se skubnąć w sensie, ale dalej biada ci, żebyś doszła. Patrz, ona już
ona jest na granicy. Za chwilę już jej się ciało prawie patrzy przechylić tutaj do przodu. To są właśnie kozy. Mogłeś, chłopie, owce kupić, to by takich problemów nie było. Bo wszystko tutaj musi być zażarte, tak? I drzewka. I teraz jeszcze te nie wiadomo iloletnie. Czekaj, niech ja policzę. 20-letnie drzewa to są. Matylda, ja żem to sadził, a ty mi to chcesz wszystko zaprzepaścić. A ty kiedy urodzisz kobietę, łazisz już taka nadmuchana jak balon? Dobra, słuchajcie, aha, jeszcze wiecie co będzie rozwalone? Te baloty, ale czekam aż one wyschną, bo one były przywiezione delikatnie, mokre z pola. A jeszcze w międzyczasie tutaj u nas padało i jutro też ma jeszcze trochę padać, słuchajcie. No od razu one nie zgniją, ale czekam na słoneczne dni i wtedy je nakryję taką plandeką. Chodź do tu, chłopcze kochany, uwolnię cię. Śmierdzielu jeden. Czekaj no, przestaw się tu trochę. Nie rycz. Jakiego stanu ty się doprowadziłeś, to naprawdę, że sam diabeł chyba się bałby się tu przyjść na to podwórko. Idź, leć, gnaj, goń sztuki. Co będziesz teraz robił? No pokazuj. Zobacz, patrz jak leci, nakręcony. Katarinka. Jaroś, gdzie jesteś? Zobacz. Wcześniej tak gonił tą Malwinkę naszą, ona cała brudna jest. Kurde, i co, ja będę musiał ją wykąpać? Kto to widział, żeby koza taka brudna była? Bo Jaroś łaził tymi kopytami brudnymi i później skakał na nią. Mały Monta mleczko pije. Dobra, chodźcie, ferajna, robimy wam wyżerkę. Patrz, teraz będzie tego Franusia naszego przeganiał. No i znowu się uruchomił i łazi i ble, 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 ble. Robi tym jezorem za tą Malwinką naszą. A ona, powiem wam, wcale lepsza nie jest, bo ona wcześniej tak wręcz chodziła jak taka damulka, z nóżki na nóżkę, ogonkiem mu kręciła przed tym nosem, a ten później jęzora wyciąga i tak to jest. Ewelinka, wołaj tą ferajnę i robimy kozią wyżerkę. Świnki też cię załapią. Dobra, to czas najwyższy na tą kozią wyżerkę. A co my tutaj mamy? Cudawianki, obierki od ziemniaka, jakieś ogryzki od jabłek, słuchajcie, czerwona kapusta, zielona kapusta. Jaruś, poczekaj no. Bo idziemy tam do tyłu, do tych balotów. Tam dzisiaj będziecie mieli wyżerkę. Wy kurde dziady jedne rogate. Jak zwykle wchodzą pod nogi i się zatrzymują. Czekaj, czekaj, czekaj. No idź tam. Dobra, słuchajcie. Jakoś im to trzeba tutaj rozporządzić. Z tych worków. Powyświgiwać do tego korytka. Łaką czuchy jedne już szarżują naokoło jak pszczoły w ulu. Dobra, cyk, cyk, cyk. Jak coś spadnie, to nie szkodzi chyba, nie? W miarę jest tu czysto na tej posadzce. Nikt się nie powinien obrazić. Dobra. Czekajcie, ja ulokuję im ten cały towar tutaj. W tym korytku jeszcze przyniosę skrzynkę plastikową. Bo się wszystko nie zmieści i już wam pokazuję, jak oni wyżerają. Dobra, taką oto skrzynkę jeszcze tutaj mam. A Czaruś ma karę, słuchajcie. Czaruś po prostu jest w takim wieku dojrzewającym i jemu hormony męskie buzowały dzisiaj i on zwariował. Niech on sobie po prostu przemyśli to swoje zachowanie i dojdzie do pewnych wniosków i go później wypuścimy. Zapytamy się go, czy mu przeszło. Jak kiwnie głową, że tak, to go wypuścimy, nie? A jak nie, to będzie tam siedział. Dobra, Adaś zajada czerwoną kapustę. Malwinka też tu jest, brudna, cała znorana. Będzie trzeba wam na dniach zajrzeć w raciczki, bo widzę, że ta wysoka koza już ma w kiepskim stanie, ta czarna w sensie, ona ma chyba nawet tutaj złamane, widzicie? Także jutro będzie chyba taki odcinek pielęgnacyjny, widzicie? No ta Malwinka nasza ma okej, te wszystkie raciczki, bo ja codziennie jak jestem to patrzę, to znaczy staram się codziennie patrzeć, ta z przodu też ma całkiem okej, ale z tyłu dzisiaj się zdziwiłem, jakie tu ma długie te pazury, to tutaj takich nie ma, kurde no. A tak nie może być, bo ją to na pewno boli, a jak nie boli, to sprawia dyskomfort. Tutaj nawet prosiaki przyszły. Świnka Lucynka i świnka Ewelinka. Kurde, ale słuchajcie, że tutaj po tych balotach, żeby mi koza skakała i tutaj wyżerała choinki, to jest coś nie tak. Naprawdę. O kurde, dobra. I wysokie te baloty, powiem wam. Słychać w tle tego biednego Czarusia. Tak, i on jest po prostu poszkodowany, no, że naprawdę. Ale dostał liści od kapusty, trochę siano kiszonki. Ryczy za tym, że albo za matką, za cycem. Chociaż ona już go nie karmi, bo ona ma teraz Montego. No to on krzyczy po prostu za tą Malwinką. On się chyba w niej zakochał. Świnka Ewelinka, co ty myślisz o tym
przed nimi raciczkami. Ty też masz raciczki, nie? Tak jak koza. Wlazłaś do tego koryta i jabłuszka szukasz. Są tutaj takie ogryzki, jakieś piętki z jabłuszka. No i no to wciągaj, a nie sznurek ty źresz. Patrz, kurde, to wszystko trzeba pilnować. Ja wiem, że o to jabłuszko ci chodziło. Tam masz też jakieś inne. Zaś tu sznurka źresz, kurde. Jaruś, teraz jak ci dałem tego papu, nie? To trochę ci się myśli odmieniły, nie? Już nie myślisz o ogonku tej białej malwinki, co ci tym, tak ogonkiem ci merdo, nie? Pod tym nosem. I później się dziwić, że ty żeś zwariował. Patrz, przyszła tu do niego teraz. Zobacz, a ta co robisz? Nie chcesz, żeby ona tu była, czy co? Marysia biedna, patrz, ona się nie boi. Trzy nogi tylko ma, ale ona też chce się najeść. No i przyszła obok takiego wielkoluda. Ale malwinka nie jest zazdrosna, wiecie, tak jak inne kozy. To jest najbardziej ułożona koza u nas tutaj na podwórku. Dobra, Jaruś, widzę, smakuje ci elegancko. Słuchajcie, zrobimy timelapsa, zobaczymy w jakim tempie oni pokonają ten cały towar. Świnie pomagają. Dobra, let's go! Dobrze, moi drodzy, po wyżerce nie ma śladu, po kozach również nie ma śladu. Słuchajcie, rozpadało się trochę, pada taka mrzawka, kozy się boją tego deszczu, ale gospodarz, nawet jakby się chciał bać, to nie może, bo robota czeka. Moi drodzy, słuchajcie, puszczam muzyczkę, bierzemy się za opłotowanie. Idę przerobić płot tam na to świńskie podwórko. Let's go! Widzieliście wcześniej na pewno, jaki ten płot był lichy. Słuchajcie, przerobiłem go z tego względu, bo koźlaki tędy jeszcze niekiedy potrafiły mi przeskoczyć, te najwyższe kozy. A teraz to nie ma opcji, bo ten płot, słuchajcie, i patrz, jak te świnie tutaj latają, drą się, czego wy się drzecie, głodne zaś jesteście. Nie ma opcji, że teraz przeskoczę, bo ten płot jest delikatnie wyższy od tego, a przez tego już nie dadzą rady. Dobra, słuchajcie, idę wam jeszcze pokazać, jak w międzyczasie, no to kurde, nie wszystko człowiek nagrywa, obsadziłem drzewkami. Czego wy tu tak lofrujecie, ludzie świata? Dobra, ino pomału, świnia mnie gryzie po kolanie. No ludzie, kochani, trzymajcie mnie, patrz co ona chce. Kurde, tylko palca nie zmiaszcz. Dobra, świniury, ino powoli, żebyście mnie nie pogryzły, bo ja widzę, jesteście ostro nachalne. Świnka Marcelinka, poczekaj, tutaj jednego dęba posadziłem. Tutaj nie wiem, co to jest, jakaś leszczyna czy coś, kurka wodna. Tutaj też jest jakiś krzok. Świnie mi to trochę tymi nosami, słuchajcie, tutaj obruszyły. No i tutaj też jest ładny dąbek. Póki co to wszystko rośnie, liście nie poopadały, także nie zanosi się na to, żeby te drzewka się czasami nie przyjęły. Marcelinka, idź się schować! Wszystkie te twoje siostry już tutaj lecą, widzicie? O, tutaj świnki mają swoją bazę. Swego czasu tutaj dałem taki eternit na dach, żeby te sklejki, bo ta buda jest z takiej sklejki, żeby ta buda nie rozmokła się wam, nie? Idźcie się tam ładnie schować. Myszka, idziesz z nimi? Zostajesz chyba, co? Te świnie to by cię tam chyba wygoniły. Dobra, moi drodzy, zobaczcie, tak pada, że ani jednej kury tu nie ma, ani jednej kaczki. Wszyscy pochowani po prostu
w kurniku. A ja, słuchajcie, chciałem serdecznie podziękować nowym patronom, którzy zrzucili się na ogrodzenie dla koźlaków, bo my tworzymy teraz w najbliższym czasie ogrodzenie dla koźlaków. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Najpierw podziękowania. Także dzięki serdeczne dla Pawła Kuźmy, dla Jagody, dla Ani Leśniczek z Częstochowy i dla Mateusza Stelmaszczyka. Słuchajcie, tak jak jest ten beton, tak jak jest ta wylewka, to chcę puścić tutaj po tych bloczkach opłotowanie, żeby w razie czego te kozy móc tam zatkać. One tutaj mają dużo terenu, tu jest tylko 15 kóz i wy się tam wszyscy, wszystkie po prostu doskonale zmieścicie. Ja was chcę mieć tutaj pod kontrolą, że jak ja będę, słuchajcie, tutaj budował, ciągnął dalej te budowle, a chcę tam wybudować różne woliery dla bażantów, dla papug, to żeby to wszystko po prostu miało ręce i nogi, żeby te koźlaki mi tam nie latały, nie widziwiały, nie psuły tych moich budowli. Także cały czas trwa zrzutka do wygrania, moi drodzy. Słuchajcie, są takie oto pocztówki i pozdrowienia na vlogu. Każdy dostanie taką wypisaną przeze mnie pocztówkę z Jarusiem lub z innymi stworzeniami. Patrzcie, jaka ta jest ekskluzywna. Słuchajcie, tutaj jest wszystko z tyłu tak jak na normalnej pocztówce. Będzie znaczek, wypisane, wszystko, nawet jeszcze możemy kopyto Jarusia zamoczyć w błocie, jeżeli ktoś by sobie życzył, i po prostu z tyłu odciśniemy. Będzie autograf od Jarusia. Fajnie, kurde, podoba mi się, jak jest tak zielono. Słuchajcie, chce się tutaj przebywać, mi przynajmniej, mimo tego deszczu nawet. Słuchajcie, moi drodzy, dzięki wam za dzisiaj, zostawcie łapeczki w górę. Pamiętajcie, że w opisie tego vloga jest link do zrzutki, którą jeżeli wesprzecie, dostaniecie każdy taką pocztówkę i pozdrowienia na odcinku. Tymczasem żegnam się i do zobaczyska w kolejnych produkcjach. Peace! Chociaż nie widać nas, a ty chodź tutaj ze mną, opadnie mgła. Było mi trudno, lecz teraz jest lżej. Wysyłam piątkę, mówię ci hej. To mazurskiej natury talent, bym nie mógł przepuścić jej tak wspaniałej. A teraz to mogę już tylko iść dalej.